ropucha! Ojej, tatku kochany, ropucha! Wrzasnął nagle Maćko, stając jak wryty. Przelazła mi drogę! No to co, braciszku? Gęsie skórki dostałeś na widok zwyczajnej ropuchy? Parsknął śmiechem Przemko, postępujący z tyłu. Czego się boisz? Przecież cię nie ugryzie. Ale może mnie opluć trującą śliną i zamienić w krasnego muchomora. Obruszył się Maćko i podnosząc nogi wysoko jak bociek, ostrożnie ominął paproć, pod którą zniknęła ropucha. Jużeś zapomniał, co o leśnych gadach rozpowiadała ciotka Jagła? Ponoć nieszczęścia okrutne przynoszą i domowej zwierzynie, i ludziom poczciwym? Ciotka Jagła powiadała, że lepiej już, aby człekowi dwa czarne koty drogę przelazły, niźli jedna marna ropucha. Za bardzo bierzesz sobie do serca bajduły naszej ciotki Jagły, synku. Bartnik Przasnych uśmiechnął się leciutko pod wąsem i przełożył z jednego ramienia na drugie długi pręt z dębiny, zwany przez puszczaków macaczem, a służący im do wymacywania drogi podczas przeprawy przez bagna. Czegóż to ludziska nie wygadują o życiu w książęcej zagajnicy? Wszystko dlatego, że sami niewiele o nim wiedzą. 40 wiosen łażę po puszczy i jeszcze mnie widział, ażeby ropucha wyrządziła komuś krzywdę. Rozumie się, jeśli nie liczyć robaków, bo te zjada na pęczki. I muchy, i komarzyska, i lichy, i rozmaite glisty. Ba, nie przepuśćcie nawet myszy. Ropucha zje mysz? Przemko spojrzał na ojca z niedowierzaniem. Tatku, nie żartujecie? Raz patrzyłem na takie łowy. Prawda, ropucha ogromna wtedy była, mysz zaś maleńka, więc ją pożarła bez trudności. Potwierdził Bartnik. Powiadam jeno, com widział na własne źrenice. Nie użę ani pół słowa, synku. Nie uszli kilkudziesięciu kroków, gdy z pomiędzy starych szyszek wygramolił się jeż i przemaszerował tuż przed nosem Maćka na drugą stronę ścieżyny. Za jeżem, wściekle ujadając, puścił się pies chłopców. Rozbój, dokąd pędzisz, kołku zatracony? Wykrzyknął w ślad za psem Przasnych. Wracaj, zanim kolce ności pokaleczą na amen. A jeża nie boisz się, braciszku? Maćko spojrzał na brata z wyrzutem. Przemeczku, wiesz przecież, że to poczciwy jeż, to nie szkaradne ropuszysko. Na odwrót ciotka Jagła cięgiem gada, że spotkać jeża w Boże, to jakby znaleźć złotego dukata na gościńcu. Pracowity i zapobiegliwy jeż zwykł przynosić ludziom szczęście. Ledwie ruszyli w dalszą drogę, przez szum lasu, poprzez pracowity stukot dzięcioła i natrętne kukanie grzygżółki, przedarł się jakiś obcy głos, jakby jakoweś zawodzenie albo wołanie. Cichajcie. Stary Bartnik zatrzymał się i nakazał synom milczenie. Wkrótce wołanie powtórzyło się. Ludzki głos niósł się gdzieś od strony moczarów, od trzęsawisk ponurego rogalca. Pośpieszajmy z pomocą, synkowie, zdecydował Bartnik. Poniechajmy niedźwiedzia, który barcz nam zniszczył. Za jego tropem rozejrzymy się później. Tatku, a jeśli to diabeł ma mi niewinne dusze? Nie chodźmy tam. Może bies rogaty chce nas podstępem ściągnąć na bagna, a potem zatopić? Pamiętacie, co wiosną opowiadał wuj Roch z Ciechanowa? To właśnie gdziesik tutaj zielonookie utopce pochwyciły go za portki i szarpały do siebie. Znaczy się na moczarową głębiznę, skąd dla żywych wyjścia nijakiego nie ma. Diabeł nie diabeł, utopiec nie utopiec. Przecie ktosik woła ratunku. Stary Przasnych znów przystanął na moment i przyłożył otwartą dłoń do ucha, żeby lepiej słyszeć. A jeżeli wzywa pomocy, godzi mu się z takową pośpieszyć. Tatku, a jeśli to naprawdę jakiś czart borowy? Maćko rozejrzał się bojaźliwie dookoła. Jakieś piekielne dytko czyhające na ludzkie duszyczki. A cóżeś ty, Maciusiu, dzisiaj taki zającym podszyty? Wtrącił się niecierpliwie Przemko, starszy z Bartnikowych synów. We trzech przecie jesteśmy w Boże, a każdy z nas z ostrym oszczepem i łukiem i z kołczanem pełnym strzał, pokropionym wodą święconą przez wędrownego mnicha. Zapomniałeś, że onże mnich rozprawi nam o wodzie święconej i grzesznych diabłach? Niczego nie zapomniałem. Maćko wzruszył ramionami. Mnich powiadał, iż bies leśny stracha się wody święconej bardziej niż kulawa mysz jastrzębia na niebie, albo króli głodnej lisicy. Nie bądźże więc, Maciusiu, ani kulawą myszą, ani tłustym królikiem. Przemaszerowali kawał drogi. Powtarzające się od czasu do czasu wołanie stawało się coraz wyraźniejsze. Pomocy!
Chłop to woła, nie baba. Mruknął do siebie Przasnych i jeszcze przyspieszył kroku. Tatku, nie chodźmy dalej, tam niebezpiecznie. Maćko usiłował przytrzymać ojca za rękaw. Toć to pewnie nie człowiek, ale któryś z borutowych krewniaków. Diabeł rogalec, smrodnik z gębą pełno dymiącej siarki, albo odmienieć z jałowcowym chwostem, albo jeszcze jakiś inny ogoniasty. Puść, synku, nie godzi się zwlekać z pomocą istocie potrzebującej. Tatku, pamiętacie brodawkową ropuchę? Maćko nie ustępował. Ropuszysko nieszczęście zwiastuje. Wszyscy o tym dobrze wiedzą. Tatku, kochany, lepiej zawracajmy. A jeża pamiętasz, Maciusiu? Wtrącił się znów Przemko i pociągnął brata za połę kubraka. Też go dzisiaj spotkaliśmy. Jeż szczęście przynosi. Chodźmy zatem szybciej, najlepiej biegiem, bo dotrzeć trzeba na moczary, póki jeszcze nie jest za późno. Pobiegli więc. Nad trzęsawiska ponurego rogalca dotarli nieomal w ostatniej chwili. W bagnach tkwił człowiek. Nieznajomy długie minuty szarpał się, usiłując walczyć z chciwymi moczarami, ale nadaremnie. Beznadziejne położenie sprawiło w końcu, że i o wołaniu, i o ratunku zaprzestał myśleć. Najwyraźniej i siły opuściły go dokumentnie. Puszczacy błyskawicznie odrzucili na bok oszczepy oraz łuki z kołczanami i ustawili się jeden za drugim. Maćko złapał za rękę Przemka. Przemko za lewą rękę ojca. Ojciec zaś wysunął przed siebie jak mógł najdalej mocny i długaśny pręt swego bagiennego macacza. Chwyćcie, panie, a mocno. I nie puszczajcie na Boga. Zaraz was stamtąd wyciągniemy. O tak, dobrze. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze. Już. Przemoczony do suchej nitki i śmierdzący bagnem nieznajomy zwalił się u stóp Bartnika. Dysząc ciężko, na wpół przytomny, leżał dłuższą chwilę bez ruchu. Wreszcie uniósł głowę i wystękał z wysiłkiem. Kim jesteście, dobrzy ludzie? Powiadajcie, komu żywot zawdzięczam? Myśmy, panie, tutejsi, Bartnicy żyjący z pracy pszczół w Boże, Jan Przasnych, a to moi synkowie, Maćko i Przemko. Usłyszeliśmy wołanie, więc pobiegliśmy w tę stronę, ile sił w nogach. W puszczy zwyczajna to rzecz, śpieszyć z pomocą człowiekowi znajdującemu się w potrzebie. Leżący na murawie, nadal ciężko dysząc, wyjaśnił. Księciem waszym jestem, panem na Mazowszu. Przez bór jechałem, gdy koń mnie poniósł. Wystrachał się kosmatego i oszalały z przerażenia pomknął wprost na mokradła. Zginął w tych błotach. Ledwiem zdążył wyciągnąć nogi ze strzemion i zeskoczyć z siodła. Ale i tak kostucha dosięgłaby mnie tu swoją kosą, gdybyście nie nadbiegli w porę. Później nam to wszystko opowiecie, wielki panie. Przasnych pochylił się nad leżącym i wyciągnął do niej rękę. Teraz jak najrychlej trza nam się dostać do chałupy. Trzeba cię, panie, porządnie osuszyć, natrzeć ziołowym mazidłem, napoić czymś bardzo gorącym. Spróbujcie wstać, wielki panie. Ruszamy w drogę. Zaledwie książę Mazowiecki dźwignął się na nogi i zrobił ze dwa albo trzy kroki, nieoczekiwanie potknął się i jak długi runął na ziemię. Kiedy Bartnik dopomógł mu ponownie wstać, na czole niedoszłego topielca wyrósł guz wielkości kukułczego jaja. Nic to, szlachetny panie. Pewnikiem zawadziliście tu gdzieś o sosnowy korzeń. Aby bólu się pozbyć, zimny nóż przyłożymy do łba. Obaczycie, zaraz wam ociupinę ulży. Do chaty na polanie puszczacka gromadka prowadzona przez psa dotarła późnym wieczorem. Już od progu Bartnik zakomendował. Wywczasuj się, wielki panie, do samiuśkiego rania i zapomnij na zawsze o tamtym przeklętym topielisku. A teraz do roboty. Dopomóżcie mi, synkowie. Nie zwlekając, we trzech rozebrali księcia z wilgotnych szat, natarli mocno bobrową skórką, aż zrobił się czerwony niczym dziób klekota. Następnie ułożyli na niedźwiedzim futrze i nakryli troskliwie siedmioma wilczymi skórami. Napoili także naparem z leśnych ziół i malin zaprawionych lipowym miodem, aby się porządnie wypocił, bo wiadomo nie od dzisiaj, iż z cierpiącego choroba musi spłynąć wraz ze stróżkami potu. Ledwo spod książęcych skór rozległo się chrapanie,
Przasnych skinął na młodszego syna, aby wyszedł z nim przed chałupę. Czemuś to zrobił, Maciusiu. A co, tatku? Nie udawaj. Dobrze widziałem. Umyślnie podstawiłeś nogę księciu. Dlaczego? Bo ciągle nie byłem pewien, czy to aby nie czad bagienny przybrał przed nami wielmożną postać. I dlatego biedaka, który tak cudem stał na nogach, musiałeś obalić na ziemię? Nie inaczej, tatku. Chciałem przekonać się, czy w nim nie ma diabelskiego ugarstwa, czy naprawdę to książę. Gdyby był to bies, nie rymnąłby na łeb, ale spadł na cztery łapy niczym kocur. No i wtedy łatwo przekonałbym się, czy od spodu ma kopyta zamiast stopy. Czart guza też by sobie chyba nie nabił na twardej czaszce. A tymczasem wszyscyśmy widzieli ogromniastą śliwę. Teraz, tatku kochany, nie ma nijakiej wątpliwości. Nie bies to, lecz zwyczajny człowiek. Nie, no niezwyczajny, jeno sam książę. Przasnych udał zagniewanie. Za to ja mam wątpliwości, kołku zatracony. Czy wielki pan nie każe cię wysieć rózgami, kiedy domyśli się, że to wcale nie za przyczyną sosnowego korzenia owocowała mu owa śliwa na głowie? Na szczęście wszystko skończyło się znakomicie. Rano książę wylazł spod wilczych futer i wesół niby leśny szczygieł. Gadał nieustannie, śmiał się i podkpiwał z wczorajszej przygody. Kiedy zaś Przasnych postawił przed nim dzban miodu i cynowy kubek, książę zażądał. Weź sobie i kubek, zbawco mój, przepijemy. Drugiego cynowego kubka w chałupie nie było. Bartnik postawił więc na ławie niewielki garnek z wypalanej gliny. Książę nalał pitnego miodu do obydwu naczyń i trącił się z gospodarzem. Zdrowie twoje i twoich synków, Bartniku. Ocaliliście mi żywot. Bez waszej pomocy zginąłbym marnie na moczarach. Czymże mogę się wam odwdzięczyć? Dobrym słowem, wielki panie. Wystarczy, bo nie potrzebujemy niczego. Książęcy las przecie nas karmi i odziewa. Odrzekł Przasnych mocno wzruszony i nie wiedząc, co by tu jeszcze powiedzieć, dorzucił zgodnie z nawykiem. Mamy co trzeba, kołku zatracony. Książę spojrzał zdumiony na Bartnika i aż gębę rozdziawił szeroko. Wybaczcie, ojcu, panie wielki. Wtrącił się szybko Przemko. To tylko takie jego powiedzenie, nic nieznaczące. Ależ nie gniewam się, Bartniku. Książę roześmiał się ubawiony. Na miejscu tej chałupy dwór wam wystawię okazały, a obok każę wybudować zamek, do którego będę zjeżdżać z drużyną, gdy przyjdzie mi chętka zapolować w boże na żubra, tura lub łosia. I stało się wedle książęcego życzenia. Na leśnej polanie wkrótce wzniósł się piękny dwór z dębowych bali, tuż obok zaś zameczek książęcy z trzema wieżycami. Niebawem wokół zamku wyrosły zabudowania dalszych puszczaków. Od tamtej pory minęło kilka stuleci. Po dębowym dworze Przasnycha i książęcej warowni nie pozostało dzisiaj ani śladu. Ale czy naprawdę? Pozostała wszakże ta legenda oraz miasto na polanie wyrosłe z bartnikowej osady. Przasnysz się nazywa. Pozostał również herb Przasnysza, nadany Grudkowi Leśnemu przez pana na Mazowszu. Herb z trzema wieżycami na tarczy. Jedną wyższą i dwie nieco niższe, wznoszące się nad murem obronnym i bramą wjazdową. Nie trudno domyśleć się, że te trzy wieże książę umieścił w herbie na cześć starego bartnika Przasnycha i jego dwóch dzielnych synów.